Cześć, witam serdecznie. Zapraszam Was dzisiaj na filmik z recenzją i testem na żywo tuszu do rzęs z firmy Yves Rocher z serii Color Nature, czy jak to tak się nazywa. Jest to tusz pogrubiający, czyli Extra Volume. Jeśli jesteście zainteresowani, to zapraszam serdecznie na dalszą część filmiku. Od razu przepraszam za dźwięki, bo kończy się pralka. Niestety po 3 miesiącach zaczęła strasznie głośno szumieć. Jak to sprzęty po 3 miesiącach już padają. A nie mogę jej zastopować w żaden sposób. I zakota, bo dzisiaj ma swój dzień, będzie miauczał. Dobra, ale przechodźmy do tego, co jest najważniejsze, czyli recenzji i testu na żywo właśnie tego cudeńka. Tak ładnie wygląda, przesympatycznie, tu jest ten obudowa przezroczysta i widać było, dokąd był tusz, teraz jest już zamazany, nie widać. Jest to tusz Extra Volume z serii Color Nature, Color Natury, z firmy Yves Rocher. Zakupiłam ten tusz pod wpływem próbki, którą dostałam od Hani. Serdecznie Cię pozdrawiam. I byłam zachwycona tą próbeczką. Ta próbeczka miała tam, nie wiem, 2,5 ml. Pełna wersja tego produktu ma, już Wam mówię, 5 ml. Czyli niewiele więcej. Drugie tyle. I powiem Wam szczerze, że myślałam, że ten tusz pobije mojego Gosza, zielonego Gosza, który jest najlepszym tuszem forever i na jaki trafiłam. Przepięknie rozczesuje i w ogóle. Tu znajdziecie link z recenzją i testem i w ogóle wszelkimi danymi na temat tego mojego zielonego tuszu z Gosza. Jak wiecie, ja go uwielbiam. Niestety ostatnio zdradziłam go właśnie z tym tuszem i z tuszem z Eveline, bo brak kasy niestety zmusił do sięgnięcia po coś tańszego. Później przy przypływie gotówki pokusiłam się na ten tusz. O ile dobrze pamiętam, zapłaciłam za niego albo 28, albo 32 zł. Więc niewiele więcej kosztuje Gosz. 32 w przecenie, albo w większości sklepów teraz widziałam 32. Tak więc, czy zrobiłam dobry zakup? Chyba nie. Nie jestem zadowolona. Ten tusz jest już otwarty od 2,5 tygodnia, zaraz będzie 3 tygodnie. Myślałam, że po 3 tygodniach będzie już fajnie malować, konsystencja się ustabilizuje, będzie taka gęstsza, będzie fajnie rozczesywał. Będzie wszystko to robił, co robiła próbka. Najpierw pokażę Wam szczoteczkę. Tak wygląda szczoteczka z próbki. Jak widzicie, ona jest trochę już sfatygowana, bo ten tusz naprawdę jest teraz kiepski w ogóle tutaj. No, źle wygląda. Ale o co chodzi? Ona ma takie coraz dłuższe włoski. Widzicie? O. Które fantastycznie wyciągały rzęsy i te rzęsy się robiły takie długie, takie gęste, takie fajne. A teraz Wam pokażę szczoteczkę z oryginalnego, pełnego, wymiarowego produktu. No i powiem szczerze, że od razu się zaczęłam zastanawiać, czy to na pewno ten sam produkt. Tak, ten sam produkt. Zobaczcie, tu jest próbka, a tu jest oryginał. No może tutaj nie wygląda na dużej różnicy, w ogóle to ten z próbki jest większy, szczoteczka. I ma naprawdę, tego nie widać w obiektywie, nie będzie widać, ale w tej próbce te włoski wystające są o wiele większe, dłuższe niż w tym pełnowymiarowym produkcie. Co jeszcze? Konsystencja bardzo płynna, bardzo taka klejąca i płynna. Strasznie się lepią rzęsy, robią się grudki jakieś, świeży produkt, a robią się grudki. Nie osypuje się odpukać, chociaż ten jak już był starawy, zaczął się osypywać, zaczął się odbijać, więc to jest minus, bo ja szczerze powiedziawszy nie lubię takich tuszów i nigdy nie miałam do czynienia z tuszami, które odbijały się bądź kruszyły się, jakoś dobrze trafiałam.
A ten produkt za taką cenę, no nie powinien się tak zachowywać. Co jeszcze? Wybiera się go raczej dość dużo na tej szczoteczce. Tu jest pełno produktu brudnego, klejącego, mazidła. W ogóle ten tusz tak jakby był już stary. Z jednej strony jest strasznie mokry, z drugiej strony jest tak klejący, tak tłusty, tak niesympatyczny, że te czesanie rzęs nie jest przyjemne. Co prawda ja przywykłam do szczoteczek typu takich jak w Goszu albo do Eveline, gdzie jest ten grzebek taki fajny, rozczesujący. Myślałam, że ten będzie dość sympatyczny, dość fajny, dzięki właśnie tej szczoteczce. Zachwyciła mnie próbka, jednak oryginał pełnowymiarowy no już nie powalił mnie. Niestety, nie kupię go na pewno, bo żal mi kasy na coś takiego. Wolę poświęcić na Gosza i popróbować może jakieś inne Gosze. No co jeszcze? Napiszcie mi, co Wy sądzicie, jakie Wy mieliście przypadki z Eveline. Z Yves Rocher. Nie uczulił mnie, to jest ważny punkt, nie uczulił mnie, więc jest ok, ale cała reszta to już Eveline taki za 9 zł kupiony w Biedronce o wiele lepiej się zachowuje niż ten za 32 zł. Tak więc nie polecam, nie kupuję na pewno, a teraz zapraszam na test na żywo. Sami ocenicie, jak to wygląda. Nie jest źle, nie jest tragicznie, ale nie jest też bombowo. Za tańszą wersję tuszu, tak jak mówiłam, z Eveline albo z Essence można uzyskać podobny efekt, tak więc po co przepłacać. Zapraszam serdecznie na test na żywo. Zaczynamy test na żywo. Zbliżę oko. Tak wygląda maskara z Yves Rocher. Tak wygląda jej szczoteczka. No i zaczynamy. Musiałam badać, to zazwyczaj mi się nie zdarza. Pierwsza warstwa, jeszcze dolna. Teraz pomaluję drugie oko, a te wyschnie. Malujemy drugą warstwę. Się podziała. Tak wygląda efekt dwóch warstw tuszu na moich powiekach. Widzicie, są posklejane, niezbyt długie, niezbyt fajnie wyglądają. Dość przeciętnie. Nic nadzwyczajnego w tym nie jest. Mam nadzieję, że mój test na żywo i recenzja przyda się Wam i będziecie mieli na uwadze. Napiszcie mi, co Wy sądzicie o tym produkcie, czy mieliście do czynienia i czy też tak się kiepsko sprawował u Was. No, jestem zawiedziona. Całe szczęście, że poużywam go jeszcze miesiąc i chyba pójdzie do kosza, bo mam zamiar zrobić sobie
pod koniec sierpnia, pod koniec lipca, sztuczne rzęsy. A propos, napiszcie mi, jak mam się zachowywać z tymi, jak mam się zachowywać. Czy można na przykład kreskę robić na sztucznych rzęsach, jak są sztuczne rzęsy? Kreskę, czy można używać cieni i tak dalej, bo słyszałam wiele różnych dziwnych rzeczy. Wiem, że nie można tłustymi rzeczami zmywać makijażu. Chyba bioderma nie jest tłusta, więc wydaje mi się, że będzie dobrym elementem. No i napiszcie mi właśnie, czy mogę robić makijaż z takimi rzęsami. Tak czy siak, od zawsze mi się marzyły takie ładne, fajne rzęsy. Mam nadzieję, że będę z nich zadowolona. No i co? Napiszę Wam, pokażę Wam już, jak będę miała te rzęsy. Więc na razie to tyle, jeśli chodzi o kwestię rzęs, produkt i frosze z serii Color Nature Extra Volume Mascara. Do zobaczenia niebawem. Pa!